jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś? Abby. Pamiętasz tego przemytnika z Jackson? Błagam cię, wstań! No. Ta mała tam była. Nina! Zdychaj, skurwielu! Stacja telewizyjna. To ona. Ona go zabiła. Nie! Eli, twoja maska! Nie! Eli, nie! Dość! Nie jestem zarażona! Jestem odporna! Chyba jestem w ciąży. Co ty tu robisz? Myślałem, że cię z tym zostawię. Hej. O Boże. Jesse. Hej. O, hej. To wy tam strzeliście? A nie do bitki. Eli wypróbowała moją lunetę. I jak wrażenia? Ta, niezła. Widzę, że nie wymieniłaś jeszcze strun, co? A miałam wymienić? Ta. Znajdziemy ci nowe. Ta. Widziałem tam sklep muzyczny. Powinni mieć struny. Dawno powinniśmy przeszukać te okolice. Ja tu zostanę. Co ty na to? Jasne. Oho, to nasz sygnał. Ruszajmy. Okej. Okay. Za mną, młoda. No to trafiliście na coś w czasie patrolu? Tylko na kilku, których widzieliśmy z góry. A ty? No wiesz, na dwóch biegaczy. Chyba coś mam. Myślisz, że się zmieścisz? Warto sprawdzić. Ostrożnie. Co? Przeszłam! Poczekaj! No dobra. O, dzień dobry. No cześć. Pod wrażeniem? Nie. Jesteś za chuda. Musisz więcej jeść. Nie ma za co. Chyba widzę przejście, ale są zarodniki. Załóż maskę. Muszę. Jesteśmy sami. A jak na kogoś wpadniemy? Okej, dobra. Musisz być ostrożna. Jak przestaniesz nosić maskę, młoda, to w końcu wydasz się przed kimś postronnym. Nie ma mowy. Nikomu nie mówiłaś, prawda? Jessiemu, Dinie, czy... Oczywiście, że nie. Świetnie. Ślady po kulach są dość stare. Kiedy był tu ostatni patrol? Nie wiem. To ktoś z naszych? Nie. Z Jackson zniknęli tylko ci nastolatkowie w zeszłym roku. Ten jest za stary. Pewnie tu zabłądził. To się może udać. Idę za tobą.
Ach, cholera. Mało brakowało. No, ale daliśmy radę. No jasne. W porządku? Poza tym, że się zestarzałem, nic, czego nie dam rady odespać. To było coś, nie? Rzadko trafia nam się tu purchlak. Co? Jesse i Dina chyba się postrają, jak o tym usłyszą. W ogóle co z nimi? Są razem, tak? No, powiedzmy. A co? Słyszę, jak Jesse o tobie mówi. Nie, tylko się z Jessem przyjaźnimy. No, ja mam niezłe oko do takich rzeczy. No i nie tym razem. Zobaczymy. Żebyś się nie zdziwił. Dasz radę się przecisnąć? Widzisz, co to? Co? Okej. Ci, co zwiali w zeszłym roku. Masz rację. Jackson to cudowne miejsce, ale mieliśmy już dość opowieści o tym, że wszędzie indziej ludzie cierpią. Chcieliśmy ratować życia. Mieliśmy dobre intencje. Nie minęła godzina, jak wpadliśmy na hordę. Pogryźli nas. Postanowiliśmy pożegnać się z życiem, zanim się przemienimy. Powiedzcie naszym najbliższym, że nam przykro. Adam i Sydney. Zastrzeliłam ją, ale siebie nie potrafię. Jestem tchórzem. Adam. Jezu. Gdyby tylko byli odporni... Słuchaj, chodźmy po Tomiego, a potem zabierzemy te ciała do Jackson. O. Gdy zabrałeś mnie ze szpitala świetlików, powiedziałeś, że takich jak ja jest więcej. No, tak mi powiedzieli. Nigdy nie spotkałam nikogo odpornego. A ty? Może się z tym kryją. Jak ty? Wierzysz w to? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Przemierzyliśmy... cały kraj, żeby trafić do świetlików. Chciałam im zadać tyle pytań. Dlaczego zabrałeś mnie stamtąd, gdy byłam nieprzytomna? Prowadzili te swoje badania. I gdy zobaczyłem, że nic z tego, postanowiłem cię zabrać. Skąd wiedziałeś, że nic z tego? Może gdybyś dał im więcej czasu, wpadliby na jakiś trop. Eli. Lekarstwa nie ma, okej? Nie mogliśmy niczego zrobić, żeby pomóc tym ludziom. Wiem, że chciałabyś, żeby było inaczej. Sam bym chciał. Ale nie jest.
Zabierzmy te dzieciaki do ich rodzin. Czy może chcesz jeszcze coś przegadać? Świetnie. Chodźmy. Jesse odpłynął. Hej. Ja to zrobię. Jest w porządku. Czemu mu nie powiedziałaś? Kiepski moment. A co z tym? Znalazłaś coś? Właściwie to tak. Abby? Nie. Ją. Norę. Jej jednostka wysłana do szpitala. Mieli zabrać zapasy czy coś. Tego szpitala? Ta. Co, chcesz tam iść teraz? Tak, mamy trop. Ale poczekaj trochę, chociaż aż Jessie odpocznie. Ona nie będzie czekać. Ellie... Wiemy, gdzie jest. Może Tommy też to wie. Co? Nie, nic. Świetnie. Możesz mi pomóc z drzwiami? Dobra. Jeśli pójdę Route 5, powinnam dotrzeć do szpitala. Iść Route 5. Wytropić Norę. Zmusić ją, by zdradziła, gdzie jest Abby. Proste. Jest i szpital. Kurwa. Miał być bliżej. Świetnie.
jedziemy. Przejdę przez park. Pewnie blizny. Nieważne. Szpital. Tylko mi nie zabijcie Nory. Lepiej, żebyś tu była, Nora. Już, spokojnie. Znasz Norę? Gadaj. Znam, tak. Gdzie ona jest? W szpitalu. Gdzie w szpitalu? Sprawdzają górne piętra. Tam się kręci. Kurwa. Przejebane. Nobody I know got killed. Found central LA.
Nawet gdyby było tu więcej strażników, Abby wciąż byłaby w celi. Kurwa, kiedy była tu Abby? Nie jestem głupi. Powiesz nam, gdzie zniknęła. Kiedy Isaac nas o to spyta, powiem... Zaczyna mnie to męczyć. Nora. Nora! Nie chcę za nią oberwać. Nie krzycz. Połóż to na stole. Pamiętasz mnie? Ha. Czyli pamiętasz. Czego chcesz? Abby tutaj była. Dokąd poszła? Nie wiem. Jeśli strzelisz, to zaroi się tu od żołnierzy. Ale ty zginiesz. Powiesz mi, co wiesz, a może pozwolę ci żyć. Mogliśmy cię zabić. Może trzeba było. Albo mogliście się odpierdolić od Jackson. Gdzie Abby? Wciąż słyszysz jego krzyki? Co? Ja słyszę je co noc. Tak. Skurwiel dostał to, na co zasłużył. Ty soko!
gdzie Abby? Wydychasz zarodniki. To ty. Świetlik. Świetlików już nie ma. Gdzie Abby? I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Bo mogę to przyspieszyć. Albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Pomyśl, co on zrobił. Ilu ludzi przez niego zginęło. Ostatnia szansa. Nie zdradzę przyjaciółki. To ja. Nic nie jest? Chryste, to twoja krew? Ukrywa się w takim akwarium. Okej. No chodź. Umyjemy cię, dobrze? Wydusiłam to z niej. Już dobrze. Nie chcę cię stracić.
większość już odeszła. Nie wiem, do której grupy dołączę. Byłam jedną z tych, którzy chcieli ścigać przemytnika i dziewczynę. Powiedzieli, że nawet jeśli znajdziemy ją albo jakimś cudem kogoś innego z odpornością, niczego to nie zmieni. Jedyna osoba, która mogła stworzyć szczepionkę... ...jakimś cudem kogoś innego z odpornością... Niczego to nie zmieni. ...jakimś cudem kogoś innego z odpornością... Niczego to nie zmieni. Jedyna osoba... Eli! Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz, co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Powiedz mi, Joel, stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. O mój Boże! Nie proszę mnie dotykać! Wrócę, ale z nami koniec.
ciężką noc. Zwracała wszystko poza wodą. Mogłeś mnie obudzić. Jest w ciąży? Tak. Rozumiem, co chcesz zrobić. Ale musimy z nią wrócić. Potrzebuję opieki, a tutaj nie ma... Tak, wiem. Ale nie mogę zostawić Tomiego. Jest tu przeze mnie. Może ty z nią wróć. Nie pójdzie bez ciebie. Walić to. Ratujemy go. Słuchaj, to całe akwarium. Tommy nie znalazł jeszcze Abby. Poczekamy, aż ją znajdzie. Możemy zostawić Dinę samą? Tak chciała. Okej. Powiedzmy jej, że ruszamy. Poczekam na zewnątrz. Jasne. Ej. Skarbie. Musisz zamknąć drzwi. Dobra. Do dzieła. Jezu. Jak się tam przedostaniemy? Może tamtą drogą. Choć jest zajebiście daleko. Albo użyjemy tego. Tak. Tak, lepiej. Chodź. Tędy. Tędy, chodźmy. Może pomóc? Zapraszam, snajper w przystani. Mamy tu intruza. Wzywam pobliskie jednostki. Odbiór. Szlak. Wasza czwórka. Ruszcie wiaduktem do przystani. Reszta niech czeka tutaj na rozkaz. Mamy tu czekać, kiedy on strzela do nas? Mamy rozkazy. Tam wyżej. Wystarczy im, żeby załatwić. Dotrzymy na przystań. Nie. Weźmiemy ich łódź. Słyszałaś ich? Mówili o Tomim. Nie wiemy tego. A o kim mogli mówić? Jeżeli o nim, to już dawno go tam nie będzie. Przecież będzie tropił Abby, więc... A co jeśli mu coś grozi? Poradzi sobie. Chryste, Panie. Pomożemy Tomiemu, idąc za Abby. Nie będę znowu ratować ci dupy. Oby ci się udało.
opiekundel. Się nie wraca. Ile razy Abby narażała się dla ciebie? To jej decyzja. Ja na pewno tam nie pójdę. To nie! Wraca! Pierdol się, Ewan. Ręce do góry. Gdzie Abby? Dziewczyna z Jackson. Mów, dokąd poszła. I co, nie zabijesz nas? Jeśli jej powiesz, już po nas. Możecie to przeżyć. Chcę tylko jej. Kłamiesz. Ty. Podejdź tu. Podejdź tu, kurwa! Wskażesz mi na mapie, gdzie jest. A później ty. I oby się, kurwa, zgadzało. Dobra. Co robisz? Ona pewnie i tak już nie żyje. To nie jest tego warte. Stój! Porozmawiajmy! Cofnij się! Pokaż mi, gdzie jest. Pokazuj, kurwa! Ona... Mów, gdzie jest Abby? Ona jest... Gdzie ona, kurwa, jest? Idziemy. Idziemy. W porządku. Opcji. Wszystko zespał śnieg. Zanim tam dotrzemy, zdąży się rozpuścić. A ty dokąd? Przewietrzyć się. Co tu robicie? Nie możemy spać. Rzuć na okiem. Myślimy, czy wracać przez Ellensburg. Jeśli jutro będziemy w Fall City, damy radę. Dostali za swoje. Ale ona żyje. Tak.
może tak być. Chyba musi. Nie bardzo uśmiecha mi się powrót przez Idaho. Powinieneś się martwić tym, co Maria ci zrobi, gdy już wrócimy. Bywało już gorzej. Poza tym przechodziłem przez luksusową część miasta i znalazłem naszyjnik. Nieźle się świeci, to chyba złoto. To chyba złoto? To jest złoto. No to pokaż. Wiem, jak wygląda złoto. Jeśli to autentyk, powiesz, że jest też od nas? Sami sobie ogarnijcie łapówki. Jak się trzymasz? Spoko. Eli. Spoko. Dzięki, że po mnie wróciłaś. Zawsze pomogę przyjaciołom. Znów się rozklejasz. No dobra, to inaczej. Muszę ratować Dubska przyjaciołom? Tak lepiej. Kurde! Jessie! Wstawaj! Ręce do góry, albo tego też zastrzelę! Nie rób tego, Eli! Uciekaj stąd! Wstawaj! Już! Ani się kurwa was! Tul mordę, kurwa! Kurwa! Jak chcesz! Nie! Stój! Rzuć broń! Rzuć broń! Kurwa! Nie! Wiem, czemu go zabiłaś! Zrobił to, by mnie ratować! To przeze mnie nie ma lekarstwa, to mnie chcesz! Puść go! Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy wam żyć. I tak się odpłaciłaś?